Przyszedłem na święta do wnuczków, dalej jeszcze będę opowiadał. Opowiem wnuczkom, jak Polska powstała, której nie było w Polsce już, bo ja się nie urodziłem w Polsce. Urodziłem się w Austrii. I Polska była pod zaborem ile to lat? Zdaje się, że 60. 160, tak. 160 lat była Polska pod zaborem. Ja się urodziłem w 1900 roku, no to jeszcze byłem pod zaborem do 18 roku. W 18 roku powstała Polska 18 września, tak to pamiętam. Bo ja już byłem zabrany do wojska i pokosztowałem te wojny austriackie jeszcze aż tym, się nazywa, Włoszech. Ale niedługo tam już byłem, bo to już wojna była na ukończeniu. W 18 roku, jesieni, na ukończeniu. No i powstała Polska. Cieszymy się tą Polską bardzo. No i ja przyszedłem do domu, moje bracia przyjechali, ale bracia byli już, moje dwóch braci było na tej wojnie. To była wojna od 14 roku do 18, 4 lata trwała. I tam chycili taką chorobę we Włoszech malarii. Tam było dużo takich komarów, jak te komora ujadła człowieka, tam, to zachorował na taką chorobę malarii. To oni już mieli specjalnie jakieś higienę, takie licznica i tym liczyli. To jak się wyliczył, ale czasem ta choroba się odnowiła i przyjechali do Polski tutaj. Już. I tutaj nie wyliczyli się z tej choroby. Także ta choroba się odnowiła, tam z tym by wyliczyli po szpitalach, ta choroba się odnowiła i obydwa bracia umarli za pracy. Młodzi jeszcze umarli. A ja, nic mi nie było, zdrowy byłem, to teraz dostałem powołanie do wojska. W 19 roku, dlatego, że jak powstała Polska w 18 roku, to już w 19 roku uderzyli bolszewicy na Polskę. Dla rewolucji w Rosji i uderzyli białogwardzistów, a białogwardzisty ten mogli dać rady i zwyciężyli bolszewicy i białogwardziści uciekali do Polski, a oni się garnęli bez wypowiedzenia wojny Polsce, bez niczego, tylko się garnęli do Polski. Już byli pod Warszawą i pod Lwowem. Ja jako młody chłopak poszedłem do tego wojska i zaraz mnie dali na front. Na front mnie dali, to ja był przy kawalerii, był pułki kawalerii. No, jednego czasu tak my walczyli pod Lwowa, wzdłuż tam jak pod Kijów na ostatku. Jednego czasu nas opuścili bolszewicy. Nie było wyjścia. Nasz dowódca, rotmistrz, on był taki tęgi, chłop czerwony, miał taki nos krzywy, orli. Poszło patrole we wszystkie strony, patrole przyjechały, zewsząd jest zaźmi opuścili. A przeważnie bolszewicy to nie zabierali do niewoli. Tylko albo wycięli, albo zaszpilali. No tak, bo oni tego nie wiedzieli, żeby to brać do niego. Tylko nie chcieli. Tak tymczasem rotmistrz mówi tak. Chłopaki, jesteśmy obtoczeni naokoło zewsząd. Albo śmierć, albo się przedostać na Białobroń, jechać i wyciąć lukę, i żeby my się przedostali na wolność. Wobec tego zwał, bo ma zło wybierać. Albo zginąć, albo żyć. Co nas zginie, to zginie, a resztę będzie żyć. I mówi tak. Już innego wyjścia nie ma, nie mamy się co namyślać. Tylko szablę w dłoń, na Białobroń tak pójdziemy. I dobry.
imię Ojca i Syna, kto wierzy w Boga za mną. Galopem marsz, on jechał naprzód, a my za nim. Ale jak my dojeżdżali już do potyczki, tak on troszkę został rotmistrz, a porucznik się wybrał naprzód. Jego pomocnika obtoczyli trzech bolszewików, ale się bronił. Sable tylko trzaskały i obronił się. A my doskoczyli i tych bolszewików, no już chcieli my zubów, no. Bo inaczej przecież to była taką, to była wojna. No, zwyciężyli my. Nie zginęło nas dużo z tego szwadronu. Nas było cały szwadron, to było 130 ludzi i koni, to zwyciężyli i przejechaliśmy. Ale w ten sposób walczyliśmy. No a ja teraz już nie stary i czytam historię, jak o to piszą. Jak oni pisali mi w nowinach. Bo tych historii. Tak pisali, że bolszewicy nie wypowiedzieli Polsce wojny. Tylko Piłsudski wypowiedział wojnę. I tak rzeczywiście było, bo to było na moich oczach. Ale się wywalili w Polskę i byli pod Warszawą już i pod Lwowem. No to jakże Piłsudski nie mógł wypowiedzieć wojny? Jak oni bez wypowiedzenia ale się walili. A czego w historii tego nie napisał? No. To się bardzo dziwię. Ile ludzi wymordowali, ile panie tam takich pod Lwowem, to zrobili pułk Orlon, takich młodych chłopaków, którzy o tak po 16 lat, bo już jakoś siłę tylko Polska miała, to wydawali ze siebie. Chłopczęta tacy szli na tę wojnę. I tam wszystko, ten pułk zginął pod Lwowem, tam był cmentarz zbiorowy. Nie wiem, czy ten cmentarz jeszcze jest do dziś dnia, czy go nie ma, może tam już zniszczony jest. Ale tak było. My walczyli w Łachach, o Głodzie, o Chłodzie. Chlip to był kasztanów i ze żołędzi, taki gorzki, to nie był chlip. Tylko było takie trosu, co się skoczył, szło po ten pasu, po ten chlip. Ale to był raz na tydzień, było głodno i gady gryzły. No, widzicie, to człowiek się poświęcał za tą Polską, i dziś nawet tego nie wolno nawet mówić, bo tak o wielko przyjaźń. Ale ja to ciągle będę pamiętał. I to będę pamiętał, jak my pojechali we dwóch na patrol, to nas bolszewicy zabrali w takim lasku. My się jechali tak na odtrąbiono, tak jak na wesele, bo my już do tego byli przyzwyczajeni. Mieliśmy. Ja miałem brownik przy sobie, miałem sztablę, miałem tego. Karabin. No ale karabiny były przez plecy założone, no brownik za pasem, sztabla pod jutrzką, pod siodłem. I tak my jechali, papierosy my się polili. Przejechaliśmy takim kawałek, takim laskiem, a tam był taki ruch, parów i stamtąd pięcik bolszewików wypadło na koniach i ruki w górę. No już nie było czasu, kiedy to robić, zabrali noc. Koni rozbroili nas i konie trzymali w ziemi nasze konie do siebie, a nam się kazali koni chytić i po nos nohajami i tak my kłusowali razem z tymi koniami. Tak nas gnali pewnie jakieś 3 kilometry. A później i bili nohajami, jakby stężnieli całe. Później mnie wyskonosili bez butów, ja wyzułem te buty, bo miałem buty nowe amerykańskie, to Ameryka syną przysłała. No i te buty, on pisał mi swoje, ale mnie obu, bo były małe. I zobaczyli, jak już 3 kilometry przyjechali, zobaczyli tam było leśniczówka i zobaczyli kury. Oni byli głodni. I pojechali nos, uwiązali, bo by mieli szczury przy siodłach, uwiązali nos u sośni. Nasze konie u takich porączek, bo tam jakieś pasisko takie było po tego lasku, u tych porączek, koni, a oni pojechali i chytali te kury. A my tak stali, ja mówię do tego Ryzerowskiego, bo to Ryzerowski się nazywał, kolega mój, mówię, widz to już pewnie, ja myślałem, że nas tu zastrzelią, tymczasem nie, no. Oni nas wezmą do dowództwa i będą się nas wypytać, wyciągną z nas, jaka tam siła jest, czego my musimy to gadać, a potem no to panu święty o co z nami zrobią. Chyba tylu na serii.
No mówię, ruszaj tam, może tam coś i się popuści te szczury gdzieś, żeby się... Bo oni tam tak daleko byli ono. Nareszcie patrzymy, oglądamy się, jedzie nasz Pluton. Nasz Pluton jedzie, no i wołamy z daleka tutaj, tutaj. No i przyjechali do nas, no, z tego mówię, otwórzcie ogień, bo widzicie, tam chytają kury. No to im zastrzelili dwa konie, a oni uciekli, ale tych dwóch kościelników zajęli. No, i to będę pamiętał, póki będę żył i nie, nigdy bym przyjaźni nie zawarł z Rosją.